Cześć, witajcie w kolejnej części vloga Moje 5 minut i dzisiaj kontynuujemy pracę nad wyświetlaniem danych pochodzących z kwerendy, z querisa, z zapytania CQRS-owego, które udało się wczoraj zrobić. A dzisiaj chciałbym to po prostu wyświetlić na interfejsie użytkownika. Mam nadzieję, że to mi pójdzie, ponieważ WPF-a dawno nie używałem i musiałem sobie pewne rzeczy przypomnieć. No ale może się uda w 5 minut coś zrobić, także zapraszam. A od czego byśmy mogli zacząć? Bindowanie. W WPF-ie mamy coś takiego jak bindowanie, więc ja sobie mogę ten tekst, który tu wpisałem, zbindować do czegoś innego, mianowicie work time. Zobaczę, taką zmienną sobie użyję. Żeby tą zmienną użyć, to muszę przygotować sobie view model, tak zwany. Czyli gdzieś tu sobie dołożę klasę. Gdzie się tworzy klasy? To jest klasa. Czyli to będzie workTimeViewModel. Tak, byle gdzie. I ten view model będę chciał zasilić, w mocy tego viewmodelu będę chciał zasilić moje data context tak zwane. Czyli to jest po prostu takie wiązanie tego UI-a z danymi z tyłu i będę mógł sobie bindować do wszystkiego, co znajduje się w tym viewmodelu. Tak, więc jeżeli sobie takie powiązanie zrobię, to mogę później odwoływać się, tylko zastanawiam się, czy nie lepiej byłoby jeszcze zrobić jednak tego w ten sposób, czyli workTimeViewModel i dopiero tak zbindować, bo wtedy będę mógł sobie operować, tak, na tym moim viewmodelu, czyli w momencie kiedy w momencie kiedy odczytam te dane, to sobie je po prostu powiążę. Czyli work time, tutaj powinien być work time równa się result work time. Więc potrzebuję takiego property, to property, o jest a short, dobrze, i to property z jednej strony, a może to zrobimy stringiem, zaraz zobaczę, to property z jednej strony bierze mi dane, które się tutaj gdzieś znajdują, tak, czyli z private'a powinno mi wziąć, work time, tak, i to też będzie short, no i robię return, czyli gdy jest get, to ja robię coś takiego, a gdy jest set, to robię coś takiego, czyli ustawiam na value i oprócz tego muszę zaimplementować sobie taki mechanizm iNotify property change, gdyż muszę powiadomić ten mój UI o tym, że się zmieniło coś, więc on property change. Oj. Tak, i tutaj chciałbym wiedzieć, co się zmieniło, więc mówię mojemu UI-owi, że się zmienił work time. No i oczywiście tu muszę sobie taką metodę stworzyć. Ona jest private, tak? No i mój model to jest iNotifyPropertyChanged, tak? Dobrze mówię? Change, ok. I coś tu, coś zrobiłem złego? A, przeszedłem. No i trzeba by coś zaimplementować tutaj, bo on coś pewnie wymaga. O, no to fajnie, to Rider mi pomógł w tym. To w sumie to, co ja zacząłem robić, jest niepotrzebne. Bo on mi tu pomógł, żeby coś takiego zaimplementować, tak? Mam nadzieję, że jest dobrze.
więc mi Rider zasugerował. The parameter part name has default. A może tu w ogóle nie potrzebuję tego? Ale zobaczymy, bo on tutaj sobie color number name, czyli wyciągnie to. Co to jeszcze mi sugeruje? A, żeby była zapieczętowana klasa, w sumie żeby jej nie można było zmieniać. Później już, znaczy, no, dziedziczyć, nie zmieniać. No i teraz jeżeli mam coś takiego, tu pobranie, to powinno mi się wyświetlić tam na tym UI-u. Zaraz zobaczymy na szybko, czy to się uda. Jeśli nie uda, to będą jakieś poprawki. Gdzie jest UI? Coś nie załadowało. OK. Więc można tutaj zaobserwować tą 25, jest bardzo mała. Więc będzie to trzeba wszystko pewnie jakimś tam innym formatem powiększonym zrobić. Ale to, co jeszcze mogę zrobić teraz, to mogę zrobić taki trik, że de facto work time to jest string, tak? Ale czy tak mogę zrobić? Nie, tak nie mogę zrobić. Myślałem, że mogę tak zrobić. Nie mogę, bo wtedy nie mógłbym tego pobierać. Chciałbym tam tekst wyświetlić. No dobrze, ważne, że się wyświetla. To, co się wyświetla. Więc dzisiaj udało się wyświetlić w końcu te dane przy pomocy bindowania WPF-owego. Wygląda to jak wygląda, ale działa. Chciałem tam minuty jeszcze dopiąć i teraz zastanawiam się, czy nie powinienem użyć drugiego propertiesa, żeby po prostu użyć work time i dołożyć tekst i wtedy na tekście operować. A tak naprawdę jak work time jest ushortem, to jak on się zmieni, to mogę też powiadomić tego drugiego w sumie, żeby się zaktualizował. Ale tam jakbym nie miał seta, to może by to zadziałało. No nie wiem, zobaczymy. Może jutro nad tym się pokłonię, ale generalnie rzecz biorąc, trzeba coś tutaj zrobić jeszcze z widokiem, poprawiać, więc żeby to było w miarę ładne i pewnie jutro będzie taki nielubiany przeze mnie etap, czyli stylizowanie widoku. Na dzisiaj dzięki i oczywiście zapraszam jutro do kolejnego vloga. Moje 5 minut na kolejne perypetie moje i programowania. Programowaniu w C-Sharpie, WPF-ach i innych rzeczach dziwnych. To na razie, cześć.